zdrowia. Uwielbiają dolary i nienawidzą dolarów. Subskrybujesz? Dziękuję. No kto uwielbia dolary? No rządy uwielbiają dolary, ludzie uwielbiają dolary, państwa uwielbiają dolary, kontynenty wszyscy uwielbiają dolary. No a kto nienawidzi dolary? No tak samo, państwa, kontynenty, narody, wszyscy chcą i nie chcą. No teraz Ameryka, patrząc na cały świat, no to kontrola walutowa, dolarowa jest dosyć spora. 80% transakcji, powiedzmy, prawie 90% transakcji na świecie, no to jest odbywana czy wykonywana w dolarach. No i jest to taki kłopot, że powiedzmy kłopot, no kiedy Ameryka nałożyła sankcje na Iran za te wszystkie próby stworzenia bomby nuklearnej czy broni nuklearnej, no to Wielka Brytania, Niemcy i Francja nie bardzo się zgodziły na te sankcje, no i zaczęły kombinować, co tu zrobić, że Ameryka nie pozwala wykonywać transakcji w dolarach. No i teraz oni sobie tak wykombinowali, że będą inaczej działali z Iranem. I w Indiach jest to samo. W Indiach też Iran dla nich jest dosyć długoletnim partnerem. Tam ten olej jednak oni chcą kupować, chcą sprzedawać te rzeczy do Iranu, no i to im pozwala robić jakiś biznes bez naruszania amerykańskich sankcji. Chiny i Rosja, no też nie bardzo im pasuje to, że yuan i ruble nie są w obiegu, nie są w tej wymianie, także starają się, żeby ta nadzwyczajna siła, czy ta władza finansowa amerykańska zaczęła znikać, także i alianci amerykańscy, i wrogowie amerykańscy, wszyscy chcą zmienić tą dominację globalną tej wymiany gospodarczej. Już od jakiegoś czasu to się starają się zmienić. No Ameryka stara się właśnie zmusić Iran, żeby jednak od 30 lat, no kiedy to było 40 lat, wtedy było tego szacha wykończyli. No i Iran jednak nieustannie jakoś tam ma wpływ na Bliski Wschód. Co to się, jak to się stało? No stało się to tak, no, że jednak po II wojnie światowej Ameryka była jednym z najsilniejszych ekonomii, gospodarek światowych. To wszystko się rozwijało, te dolary były wszędzie. W Ameryce Ameryka plan Marshalla w zasadzie pompowała w Europę Zachodnią, w Niemcy, we Francję. Tam ciężkie pieniądze szły, także to wszystko było amerykańskie i w dolarach. Także ten bankowy system cały federalny jest w zasadzie zakotwiczony w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych. No i wszystkie te przelewy, można powiedzieć, no to są suma summarum idą przez amerykańską ziemię, no bo jeżeli jakieś firma, powiedzmy Polska, chce sprzedać jakieś tam meble do firmy gdzieś w Azji, no to oni się dogadują tyle tysięcy dolarów, to wszystko jeden bank przechodzi przez amerykański bank, drugi przez amerykański, to wszystko przesuwane. No i ludzie wiedzą, że jest jeden dolar, to jest jeden dolar i niezależnie w tych swoich krajach, jaka tam jest wymiana, no to oni wiedzą, że dolar jest dolar. Nie potrzebują się dogadywać, że powiedzmy złotówka to jest tyle jakichś rupii, czy tam innych rubli, to wszystko jeden na jeden i to wszystko pasuje. No tyle tylko, że jeżeli ktoś przesuwa te pieniądze
no to używając amerykańskiego banku, no to Ameryka w zasadzie ma takiego bata i te pilnuje tych transakcji. Jeżeli pilnuje te transakcje, no to może kontrolować dostęp do tych transakcji. No i dlatego to się tak mniej więcej dzieje, że dużo ludzi, czy ministrów finansów z Anglii, czy z Francji, oni zaczynają mówić, że to wszystko jest nie w interesie Europy. No i co oni starają się zrobić, Europa stara się zrobić INSTEX. INSTEX to znaczy jest to Instruments for in Support of Trade Exchanges, czyli to jest takie pewne narzędzia dla wymiany gospodarczej. No jak to działa? No w zasadzie to działa na to, co już od kilkuset lat na całym świecie robią, do tej pory robią na Bliskim Wschodzie i na Dalekim Wschodzie, że w zasadzie pieniądze nie przekraczają granic. No bo jeżeli powiedzmy ten Iran chce kupić lekarstwa, no to kupuje te lekarstwa powiedzmy z Europy, czyli jakiś kraj z Europy sprzedaje do Europy lekarstwa, a Iran sprzedaje powiedzmy jakieś fistaszki czy coś gdzieś do Europy. No i w zasadzie to ten, co sprzedał w Europie, potrzebuje pieniądze, no to ten, co kupił fistaszki, daje tym pieniądze, a w Iranie też przesuwają pomiędzy sobą pieniądze, tak? Także w zasadzie kasa nie przekracza granic. No i to jest tak jak taka wymiana towarowa, także nawet te walizki złota, czy dolarów, czy czegoś nie muszą jeździć. Po prostu na miejscu znajduje się jeden sprzedawca, drugi nabywca. No i jeżeli tam są jakieś i to wszystko jest bazowane na euro, także to jest w sumie druga waluta na świecie. No ale jeżeli tam coś jest, zmienia się, czy są jakieś nieprawidłowości, no to cały ten system po prostu to reperuje. No i to pozwala Europejczykom na to, żeby po prostu handlowali z Iranem. No i nie tylko z Iranem, no bo jest dużo sankcji na najróżniejsze towary, no ale w zasadzie na jedzenie, na lekarstwa nie ma. Hindusi właśnie też wysyłają bardzo dużo wysyłają tych rzeczy i to też jest na tej zasadzie, że znajdują się sprzedawcy i nabywcy i w Indiach, i w Iranie, no i tam te sumy się przesuwają szufladki do szufladki i nie przekraczają granic. Ten wiceprezydent Mike Pence właśnie, on był, jak był w lutym w Europie, to powiedział, że Europejczycy starają się złamać czy obejść te sankcje, które w sumie Ameryka wymierza przeciwko reżimowi takiemu rewolucyjnemu, który powoduje dużo zamieszania na świecie. No ale w Europie tłumaczą, że potrzebowali taki właśnie system, żeby uhonorować te wszystkie interesy, które były umawiane, czy zamawiane, czy zapisywane dużo wcześniej. To się ta nazywa hawala, ten pieniądze przesuwane bez przekraczania granic. Efektywne, średniowieczne można powiedzieć, ale efektywne. W Niemczech tak samo, jeżeli sprzedają, to podobnie to robią i dolary kompletnie nie byłyby używane. Chiny również starają się, już od lat starają się w zasadzie wyeliminować dolary i starają się operować w juanach. W Afryce w sumie dużo transakcji, dużo tych kontraktów, które oni zawierają, no to zawierają w zasadzie w juanach. No juan to ma to do siebie, że tam nie ma tej fluktuacji w stosunku powiedzmy do dolara. No juan jest juan, tak? Tak jak w transakcjach dolar jest dolar, no to juan jest juan. Tyle tylko, że jak się porówna powiedzmy do dolara, no to już od ładnych kilku
kilkunastu lat, tam jest zawsze 6, chyba 69 czy coś takiego. No jest to sztucznie zaniżone, ale jest jak jest. Chiny i Rosja. Chiny i Rosja to powiedzmy tam 5-6 lat temu, no to pomiędzy ta wymiana to była 7%, właśnie oni rozliczają się w rublach i w juanach, po prostu w swojej walucie i tam wymieniają, a w 2017 roku, czyli 2 lata temu, no to już było prawie 20% tej wymiany gospodarczej. Wymiany gospodarczej właśnie w walutach chińskich i rosyjskich. To są straszne sumy, bo te 80% transakcji w dolarach, no to jest w zasadzie 5 trylionów dolarów dziennie. 5 trylionów dolarów dziennie tych najróżniejszych transakcji światowej. Euro nie jest takie, silne, no bo jednak te polityczna cała sytuacja tej Europy Zjednoczonej, te kraje, które starają się odłączyć, czy są niezadowolone, także te euro nie jest takie stabilne i silne. A juan dla odmiany, no to oni też mają ograniczenia z przepływem, z przelewami i tak dalej. Oni ciągle tam, Chińczycy, wprowadzają ograniczenia, ile można wywieźć, ile można przywieźć. Także, że to trudno im to zorganizować bardzo. Ameryka bardzo zacisnęła, powiedzmy, po 9-11, kiedy no ten 11 września, te wszystkie transakcje dolarowe, no to zaczęli pilnować, szczególnie te przepływ taki globalny, żeby w zasadzie znajdywać terrorystów, no bo oni byli finansowani właśnie międzynarodowo, także te przepływy pieniędzy były, można powiedzieć, na pierwszej liście, żeby zobaczyć, co się dzieje. Północna Korea, Syria i Al-Kaida też w zasadzie były przycięte przez ten system bankowy amerykański. No właśnie z tego względu, że to są można powiedzieć wrogowie Ameryki. Irańczycy i Hindusi, oni mają w zasadzie teraz, to też jest jak 3-4 miliardy dolarów wymiany pomiędzy dwoma krajami, to w zasadzie jest 1/4 więcej niż w zeszłym roku, także to jest dramatyczny wzrost. No, Irańczycy sprzedają im olej, a Hindusi w zasadzie sprzedają wszystko, co mogą, co nie jest naruszaniem sankcji, no ale bardzo często też sprzedają rzeczy, które są na liście sankcji. Jeżeli ludzie się koncentrują właśnie na lekarstwach i na jedzeniu, no to jeszcze jakoś to im to wychodzi, pomimo, no bo to nie są sankcje. Jedyny problem to jest to, który mają, to tylko te przelewy, no, a przelewy zorganizowali inaczej. Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz, też dziękuję, serdecznie zapraszam do subskrybowania. Tutaj jest dzwoneczek, można nacisnąć. Jest też właśnie dzwoneczek na codzienne zawiadomienia, dzyń, dzyń. Polecajcie, wysyłajcie, piszcie pytania, piszcie odpowiedzi, jeżeli macie. Polecajcie na Facebookach i do następnego.